Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym związanym z bardzo miłą uroczystością, a mianowicie zakończyła się pierwsza w historii Grupy Azoty Loteria Dbamy o Polską Ziemię. Chciałem serdecznie powitać naszych wyjątkowych i szczególnych gości w dniu dzisiejszym, a mianowicie pan Sebastian Krzyśpiak z Gończyc koło Garwolina. Witamy Pana. Sebastian dzisiaj przyjechał do nas z przeuroczą rodziną. Jest z nami pani Angelika, żona pana Sebastiana, dwie córeczki i tata. Nie wiemy, czym przyjechał, ale wiemy, czym wyjedzie. Wystarczyło kupić dowolny produkt Grupy Azoty za minimum 1000 zł, zarejestrować paragon poprzez wysłanie SMS-a lub zarejestrowanie tej sprzedaży na stronie www.dbamyopolskąziemie. Całość akcji wieńczyło wielkie losowanie ciągnika Ursus C380. Przez 8 tygodni mieliśmy nadesłanych prawie 12 tysięcy zgłoszeń. Pan Sebastian dokonał zakupu dwóch naszych nawozów, Seletrosanu i Polifoski, za kwotę 1160 zł. Dzięki czemu to maleństwo jedzie do Gończyc. Jestem szczególnie szczęśliwy z tego powodu, że ta pierwsza edycja loterii Dbamy o Polską Ziemię udowodniła, że nawozy Grupy Azoty są rzeczywiście najbardziej pożądanym produktem na rynku, że to są nawozy o znakomitej jakości i jak widać o bardzo przystępnej cenie. Nie wiedziałem do tej pory jaka działalność gospodarstwa pana Sebastiana jest. Dowiedziałem się, że jest to produkcja mleczna i z tego co wiem ładowacz jest potrzebny, więc tutaj Ursus dokłada własnej produkcji ładowacz dla pana Sebastiana. Jak pani pierwszy raz do mnie zadzwoniła, byłem na środku pola z pługami i tak mówię, nie wiem, rozglądam się, mówię, czy ktoś sobie żarty ze mnie robi, czy co? Mówię, ale ja nikomu nie mówiłem, żona też nikomu nie mówiła. Mówię, chyba prawda, tak. Jak rozmawiałem wtedy z wami przez telefon, mówiłem wam, że chciałbym wyściskać wasz ten komputer. Wyszło nam, że będziemy dosiewać kukurydzy, zbrakło nam nawozu. Prosto z pola zostawiliśmy ciągnik z siewnikiem na polu, polecieliśmy razem z tatą po nawóz. Wsiadłem wieczorem po całej tej pracy na polu. To już była, nie wiem, pierwsza godzina. Wysłałem ten paragon, ale nie liczyłem na takie szczęście, że jedyny paragon, gdzie ludzie na pewno wiem, że wysyłali może po kilkadziesiąt tych paragonów. Powiem sobie, że Grupy Azoty mają tak szeroką gamę nawozów, że dobieramy te nawozy do każdej rośliny. Super maszyna, pięknie chodzi. A będzie wykorzystywany do obstawiania, ładowania bel, do transportu. No mówię, że też nie będzie miał lekko. No.